Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Interu na moim kanale. Jeśli mi się uda, to w piątek nagram odcinek na Poli w PES-ie, więc jeśli ktoś czeka, to prawdopodobnie w piątek, a jak nie w piątek, to w poniedziałek. My dzisiaj przechodzimy do dwóch meczów, 1/8 finału z Barceloną. Dwóch mecz i tam jeszcze to oczywiście mecze ligowe. No wychodzimy najsilniejszym składem, bo nie ma na co tu ryzykować. No i mecz na San Siro był pod dyktando Interu. No ale zobaczmy sobie dalej na ten skutek. Tutaj pierwsza dobra sytuacja Lautaro, ale też Stegen po raz pierwszy w tym meczu naprawdę świetnie broni. Kolejna akcja Interu. Nicolò Barella podaje do Hakimiego. Hakimi dośrodkowuje pole karne. Martinez strzela, ale znów kapitalnie broni niemiecki goalkeeper. Nadal 0 do 0. Końcówka pierwszej połowy. Hakimi, prawa strona. Marokańczyk w swoim stylu obiega skrzydło, wchodzi w pole karne. No i w swoim stylu podaje do Lautaro Martineza, a ten w swoim stylu z jak najbliższej odległości strzela gola na 1 do 0. Inter obejmuje prowadzenie z Barceloną. Taka typowa akcja Interu, duetu Hakimi-Lautaro. Hakimi z prawego skrzydła schodzi do środka w pole karne, podaje do Lautaro, a ten praktycznie do pustej bramki strzela gola. Tak było właśnie w tej powtórce. Mamy wynik 1 do 0. Lecimy dalej. 50. minuta spotkania. Lukaku zagrywa do Lautaro Martineza. Argentyńczyk wygrywa pojedynek z rywalami. Wchodzi w pole karne. Dośrodkowuje do Lukaku. Ten strzela, ale po raz kolejny świetnie w tym meczu broni Marc-André ter Stegen. Kolejna akcja, tym razem Inter. Znowu Lukaku. Świetną piłkę do Hakimiego. Kompletnie niepilnowany Marokańczyk. Wchodzi w pole karne. Podaje piłkę górą. Brozowicz poprzeczka. No Inter ciśnie, Barcelona ciśnie. Ale na razie jest 1 do 0. Pierwsza akcja Barcelony dogodna w tym meczu. Messi, prawa strona, jest faulowany. Jak nie, Bastoni odbiera czysto piłkę. Podaje tutaj do Savicza, tem do Brozowicza. Brozowicz traci piłkę. Odbiera Busquets. Podaje do Griezmana, tem do Leo Messiego. I niestety pierwszy poważny błąd Interu w tym meczu kończy się stratą bramki Leo Messi. Mamy wynik 1 do 1. 1 do 1. Niestety nie udało się nam tutaj obronić, żeby nasi rywale nie strzelili nam gola. Niestety, tak czasem bywa. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Podanie, no naprawdę kapitalne to podanie. Leo Messi strzela gola. Niestety 1 do 1. A my co? Lecimy dalej. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. Rewanż na Camp Nou. Oby lepszy wynik, bo tak naprawdę byśmy o wiele lepszą drużyną, tylko nie chciało nic spaść praktycznie. No, Ter Stegen bronił kapitalnie. Mecz ze Specją symuluje, wygrywamy skromnie 1 do 0. Czas na kolejne spotkanie ligowe. Tutaj małe roszady przed tym spotkaniem. Graliśmy jak się z Atalantą. Tak jest, wychodzimy na Atalantę. Czas na, no, ciężki mecz. Pierwsza dogodna akcja w tym meczu padła po stronie Atalanty, miało miejsce po stronie Atalanty. Erik Bailly postanowił uderzyć za pola karnego, ale Handanowicz nie dał się pokonać. Nadal 1-0 do 0. 30 minuta po końcu jakaś akcja Interu. Lukaku tutaj na spokojnie, dużo miejsca w środku pola, podaje do Lautaro, ten do Eriksena. Christian Eriksen strzela gola na 1 do 0. No, Duńczyk w końcu strzela gola. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz Duńczyk strzelił, ale naprawdę to było świetne wykończenie duńskiego pomocnika. Mamy 1 do 0 dla Interu. To na powtórce, tutaj Lukaku na spokojnie zagrał to Lautaro, ten do Eriksena, ten wbiegł w pole karne, uderzył swoją lewą nogą, 1 do 0. Końcówka pierwszej połowy, kontra Interu, Milinkovic-Savic, Serb w środku pola, czeka by podać Lukaku, ten ucieka Baliemu, wchodzi w pole karne i mamy 1-2 do 0. Świetne wykończenie Lukaku, taki pojedynek byłych zawodników Manchester United. Mbappé i Lukaku grali kiedyś właśnie w Manchester United, a tutaj Romelu celebruje strzelenie gola na 2 do 0 i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. Inter zdecydowanie prowadzi z Atalantą. Tutaj Lukaku miał dużo miejsca, wbiegł w pole karne, uderzył swoją lepszą lewą nogą. Mamy 2-0. Czas na drugą połowę tego spotkania. W drugiej połowie niewiele się działo, ale Inter idzie z akcją. Rodrigo, tutaj kapitalna kiwka Brazylijczyka, podaje do Eriksena. Ten do Edera. Eder w polu karnym strzela, ale dobrze broni golini. Nie ma gola na 3 do 0. I końcówka meczu, ostatnia akcja w tym meczu. Rodrigo, Eder, Eriksen, Andrea Belotti, 3 do 0. I takim wynikiem kończy się to spotkanie. Naprawdę bardzo ładnie rozklepana obrona Atalanty. No i Andrea Belotti strzela bramkę. Ładna asysta Eriksena. No Eriksen taki tam można powiedzieć man of the match. Gol i asysta. Dobrze grał. Fajny wyścig. Rodrigo też naprawdę dobrze grał w tym meczu. Wygrywamy skromnie.
Nie, skromnie to, skromnie. 3-0 wygrywamy. Jakie to jest skromnie. I takim wynikiem kończy się to spotkanie, jak już mówiłem. Czas iść dalej, nie ma co się zatrzymywać. Kolejny mecz to jest pucharowy z Torino. W pierwszym meczu było 3 do 1. To jest mecz półfinały, jeśli go... No, jeśli nie przegramy go za 2-0, to jesteśmy w kolejnej rundzie, jesteśmy w finale Pucharu Włoch. Fajnie będzie, te jakieś pierwsze kroki do potrójnej korony, El Tripletty. No i mecz Torino kończy się wynikiem 1-1. Perisic i Karolinetti, więc spoko, 1-1. Jesteśmy w finale. Czas na kolejne spotkanie. Tym razem ligowy mecz z Romą. Bardzo rezerwowy skład, ponieważ za 3 dni gramy mecz z Barceloną rewanżowy na Camp Nou. To jest bardzo ważny. Bardziej ważniejszy niż mecz z Romą, bo w lidze tak naprawdę uciekamy rywalom. Jesteśmy coraz bliżej Scudetto. 17 minuta akcja Interu. Rodrigo, prawa strona, podaje do Belotti'ego. Andrea Belotti odwraca się z piłką. Podaje do Edera. Eder strzela, ale Paul Lopez broni. Kolejna akcja. Teraz Roma. Pedro, prawa strona, lewa strona kompletnie pilnowany. Pedro wchodzi w pole karne. Handanowicz zrobił trochę krok do przodu, niepotrzebnie. Pedro zagrał do Mkhitaryana. I mamy 1 do 0. Gol Mikiego. Błąd trochę obrony Interu. Niestety przegrywamy, ale akcja kolejna. Belotti, Eder, Eriksen po raz kolejny. Nie ma jednak tym razem gola. Broni Paul Lopez, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Piłka do Stefano Sensiego. Sensi. Pyk, bawi się przed polem karnym. Nie ma komu oddać piłki, dlatego ją holuje. Podaje do Eriksena. Ten do Edera. Ten do Nainggolana. Nainggolan do Belotti'ego. Belotti w polu karnym. Małe zamieszanie tutaj. Głupia strata Romy. Belotti ma piłkę i strzela gola na 1 do 1. No można powiedzieć, że bardzo dziwna bramka. Taka kuriozalna. Andrea wyrównuje. Belotti. 1 do 1. No, mieliśmy szczęścia, bardzo dużo szczęścia w tej sytuacji, że udało nam się strzelić gola, zobaczmy tutaj. No, szczęśliwie naprawdę, szczęśliwie. Ale mamy 1-0, 1-1. Druga połowa, mało się działo, ale niestety działo się źle dla nas. Piłka do Mkhitaryana, Ormiani w polu karnym, tutaj podanie. Badiashvili ma piłkę, ale zaraz ją traci. Piłka trafia do Veretam. 2 do 1 Roma. I takim wynikiem kończy to spotkanie. Przegrywamy z Romą. Nie było to najlepsze spotkanie. No przegrywamy po naprawdę głupim błędzie. Moim zdaniem tutaj ta piłka mogła być nasza, niestety. Czas na Barcelonę. Rewanż na Camp Nou. No musimy co najmniej wygrać. Musimy wygrać to spotkanie. Każdy remis powyżej 1-1 daje nam awans. Zwycięstwo daje nam awans. Remis 1-1 daje nam odpadamy. Porażka oczywiście też odpada. No i gramy mecz, gramy, czemu by nie? Hakimi, prawa strona, wchodzi w pole karne. Barella. Niestety nie ma. Ten mecz był o wiele słabszy w wykonaniu Interu niż ten pierwszy z Barceloną. Leo Messi ma rzut wolny. Rzut wolny na Barcelonę. Leo Messi, jego pozycja. Ale tutaj Badiashvili moim zdaniem pomógł Handanowiczowi, bo byśmy stracili tą bramkę. Myślę, tak mi się wydaje. Kolejna akcja Barcelona, 40 minuta. Miralem Pjanić podaje do Griezmana. Ten do Messiego, Leo Messi, lewa noga. Handanowicz nawet nie interweniował. Niestety, tracimy gola. 1 do 0. Leo Messi strzela. No i przegrywamy, no przegrywamy. No co tu można dużo powiedzieć? Niestety, nie udało nam się tutaj obronić. Handanowicz nawet się nie ruszył. Ale no Messi ładnie tu uderzył. Druga połowa, akcja Romelu Lukaku. Inter musi atakować. Romelu do Brozowicza, no ale strzał bramkarza. W ogóle Barcelona tak dobrze broniła, że było ciężko stworzyć sobie naprawdę jakąś akcję. Tutaj Lukaku idzie sam, strzela w swoim stylu, ale broni Ter Stegen. Niestety nadal 1 do 0 i awans do ćwierćfinału się oddala. Końcówka meczu Lukaku podaje do Lautaro. Lautaro trochę się zawahał i to zawahanie mogło zaważyć o naprawdę dogodnej sytuacji. Niestety. Co wam powiem? Odpadamy z Ligi Mistrzów, nie będzie potrójnej korony, więc cel na następny sezon wygrać Ligę Mistrzów. Wygramy Ligę na 100%, Puchar Włoch może też, ale nie wygramy Ligi Mistrzów. Niestety Inter przegrywa 1 do 0 i odpada. No, jakbyśmy w pierwszym meczu wykorzystali te sytuacje, które mieliśmy, moim zdaniem byśmy awansowali. Niestety odpadamy z Champions League. No cóż, to jest cel na następny sezon.
mecz z Fiorentiną przesymulowałem i zaraz przejdziemy do tabeli klasyfikacji strzelców. Pamiętajcie, że jeśli wam ten odcinek się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, podoba wam się to, co robię, zostawcie suba. A my lecimy. Kolejny odcinek rozpoczniemy od spotkania z Juventusem Turyn, Piemonte Calcio. 14 punktów przewagi, 10 kolejek do końca, 30 punktów do zdobycia, więc. No, mistrzostwo jest bardzo bliziutko. W rzeczywistości Inter też jest blisko mistrzostwa FIFA. My jesteśmy blisko mistrzostwa. Chciałbym zdobyć Interem mistrzostwo. Myślę, że już w następnym tygodniu zakończymy pierwszy sezon Interem i potem rozpoczniemy drugi. No nie, muszę potem karierę Blackburn skończyć, a potem znowu Bayer Leverkusen. Tak będę mieszał tymi karierami, więc tak będzie. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę. Na razie, piąteczka.